Witam Was klasycznie w poniedziałek po dosyć długiej przerwie. Ci, którzy są ze mną na Instagramie, wiedzą, że nieobecność spowodowana była banem na tym kanale. Do bana doszła jeszcze choroba i generalnie była niezła kumulacja. Ban był na szczęście niesłuszny i jak widzicie został cofnięty, także jestem z powrotem. Na szczęście, bo trochę się działo przez te prawie 3 tygodnie. Dzisiaj wracam do Was czwartym odcinkiem Sanatorium Miłości, a co do zaległych 2 odcinków, których nie oglądaliśmy razem, to jeśli chcecie ich podsumowanie wrzucę Wam w tym tygodniu. Dajcie znać w komentarzach, czy je sobie omówimy, czy po prostu puszczamy w niepamięć. Aczkolwiek oczywiście odcinki te oglądałam i jestem na bieżąco, więc dzisiaj możemy ruszać z nowym odcinkiem 5. serii Sanatorium Miłości, który jak wiecie swoją premierę miał wczoraj wieczorem. Odcinek zaczął się w pokoju Asi i Bożenki, gdzie Asia, jak przystało na prawdziwego coacha i duchowego przewodnika, wysłuchiwała wyznań Bożenki o ciężarze bycia babcią. Okazuje się, że Bożena wstydzi się bycia babcią 6 wnucząt i jak z nimi wychodzi, to każe im udawać, że jest jedynie ich ciocią, jednak niepokorne wnuczęta wciąż wydają ją przy ludziach, nazywając ją babcią. Asia natomiast z niecierpliwością czeka na wnuki, których jej 2 synowie jeszcze nie zdążyli jej zapewnić. Bożena poruszyła też dosyć istotny temat, że wiele babć, w tym ona, wcale nie chce zajmować się wnukami, tylko korzystać z emerytury, życia i czasu, który im został, a często rodzice z góry zakładają, że babcie chętnie będą pilnować wnuków. W sensie wiadomo, mogą ich czasem popilnować, ale obecnie babcie mają też prawo do własnego życia. Zbyszek natomiast wciąż nie mógł przeżyć, że był najpopularniejszym mężczyzną na turnusie i dostał aż 3 sztuki perfum od 3 różnych pań, czym chwalił albo żalił się Józkowi, zakłócając jego poranną rutynę. Bo rano to się robi pompki, a nie gada o takich bzdetach. Józek strofował Zbyszka, żeby całym zdaniem, jak przystało na prawdziwego mężczyznę, określił, którą z pań wybiera, co by mu reszty nie blokował. Okazało się, że Zbysiu poszedł po rozum do głowy i odpuścił sobie panią: jak kupisz tanie wino, to wyczuje i będzie uderzał do Asi. Dyskusję przerwała Manowska z kopertą kuracjusza odcinka, którym został Józek, który to z tej okazji postanowił zrobić 30 pompek. Nie wiedzieć czemu w tym sezonie usunięto codzienne pogadanki w kółku z Manowską, być może za dużo tam płakali, a produkcja postanowiła zrobić weselszy sezon, stawiając bardziej na aktywności. Dajcie znać, jak sądzicie, dlaczego pozbyli się tej części odcinka. Zanim Józek zdążył ogłosić, kogo zaprasza na randkę, to Manowska zabrała kuracjuszy na jogę śmiechu, co niezmiernie ucieszyło przewodniczkę duchową Asię. Aczkolwiek w trakcie zmuszania się do śmiechu większość kuracjuszy dobrze się bawiła. Joga śmiechu nie przypadła natomiast do gustu Anicie, która wolałaby ten czas poświęcić na narzekanie. Z tego względu Manowska wzięła ją na rozmowę w 4 oczy. Podczas rozmowy Anita wyznała, że od urodzenia miała tendencję do depresji, choć wówczas nikt takich chorób nie leczył. Okazało się też, że Anita ma zdiagnozowaną chorobę dwubiegunową, aczkolwiek chyba ma nie do końca dobrze dobrane leki, bo wyznała Manowskiej, że jakby miała się drugi raz urodzić i to wszystko powtórzyć, to wolałaby się nie urodzić. I tutaj muszę wtrącić swoje 3 grosze, że leki na depresję naprawdę trudno jest dobrać tak, żeby działały. Ale jest to możliwe i kiedy te leki działają, to naprawdę wszystko się zmienia. U mnie na przykład zaczynam zauważać, że świeci słońce tak normalnie na zewnątrz i że mnie to cieszy. Aczkolwiek ja dwubiegunówki nie mam, znam osoby, które ją mają, ale są na dobrze dobranych lekach, więc nawet nikt by się nie zorientował, że coś kiedyś było nie tak. Wracając do Anity, ta przyznała, że ma tak dobre życie, że jeśli miałaby być z kimś, kto dałby jej gorsze, to podziękuje. Interesuje ją tylko ktoś, kto może dać jej lepsze życie, niż potrafiła sobie sama zorganizować. Wyznała też, że jest zazdrosna o relację współlokatorki Uli ze Zdzichem. Kiedy mężczyźni siłowali się na rękę, a prym wiódł Józek ze swoim hollywoodzkim uśmiechem, kobiety obgadywały panów w domu zdrojowym, aż dołączyła do nich Manowska. Bożenka przyznała się, że Adam, choć jej się podoba, za bardzo przypomina jej zmarłego męża,
Co jest niepokojące? Jako, że jeden filmowy dzień w sanatorium to 3 dni rzeczywiste, bo program ma 10 odcinków, a nagrywany jest przez miesiąc, to na kuracjuszy czekał jeszcze występ mima połączony z warsztatami pantomimy. No ten sezon jest zajebiście przepełniony atrakcjami. Kuracjusze malowali sobie twarze w parach, siedząc naprzeciwko siebie i zdecydowanie wykorzystując tę sytuację, żeby zbliżyć się do pań, które im się podobają. Krzychu to właściwie od razu przeszedł do zmacania Iwonki. Bożenka natomiast stwierdziła podczas zadania teatralnego, że Adam jest zbyt sztywny na jej partnera. Za to Asia i Zbyszek zdecydowanie się do siebie zbliżyli. I w sumie pasują do siebie, on miły, spokojny, ona również. A Józek przekazał Ewie, że chętnie miałby z nią dziecko, co sprawiło, że wszyscy co do jednego parsknęli śmiechem. Także kontynuując dobrą pasę jako kuracjusz odcinka, Józio zabrał Ewę na rolki. Okazało się, że zarówno Ewa jak i Józek nie wyobrażają sobie życia bez sportu, a czas lubią spędzać aktywnie. Mało tego, Józio obiecał Ewie zagrać jej Love Me Tender na saksie. Aczkolwiek Józek dążył już do kontaktu fizycznego, czego Ewa jeszcze nie chciała. Chyba chemii to między nimi nie ma. Później, jakby ten dzień nie był wystarczająco długi, Manowska zabrała panów do labiryntu bukowego, gdzie każdy z nich miał przebyć go, zdobywając 6 stępli od 6 ukrytych w labiryncie pań. Panowie biegali jak głupi, szukając pań w labiryncie, choć niektórzy, jak Józek, można powiedzieć, że oszukiwali i dawali na wprost przez krzaki. Niektóre z pań, jak Iwonka, pomagały panom, dając im instrukcje, w którą stronę powinni iść, ale niektóre, jak Ewa, wręcz starały się utrudnić im zadanie, kamuflując się w krzakach. Okazało się, że jedynie Adamowi udało się zdobyć 6 pieczątek, nie przekraczając danego mu czasu, i tym samym został zwycięzcą konkurencji i od razu zaprosił Bożenę na randkę. Bożenka poszła z tej okazji na zakupy i kupiła sobie mocno wyciętą kreację podkreślającą jej zgrabną figurę. Nawet przewodnik duchowy Asia zapytała, czy aby na pewno to jest odpowiednia kreacja w tym wieku, bo jak wszyscy ją zobaczą, to padną. Manowska w tym odcinku na rozmowę zaprosiła jeszcze Adama, pytając go o to, dlaczego jest taki skryty. Jak się okazało, Adam wciąż przeżywał śmierć żony, która była jedyną miłością w życiu Adama. Byli razem 42 lata. Pobrali się młodo i bardzo się kochali. Z racji tego, że żona była starsza, wcześniej przeszła na emeryturę i miała czekać na Adama, żeby mogli wspólnie tę emeryturę spędzić. Niestety żona zmarła, w dodatku na sepsę, więc zmarła nagle, a Adam nie zdążył się nawet z nią pożegnać. Adam mieszka koło cmentarza, zrobił sobie ławeczkę przy grobie i często siedzi u żony i się jej zwierza. Widać, że tak może nie do końca przepracował to śmierć żony i jest gotowy na kogoś nowego. Wieczorem kuracjusze omawiali liczne zdarzenia tego dnia, w tym Józek opowiadał koledze o swojej randce, wspominając, że nie wie, gdzie był, bo był tak zapatrzony na pośladki Ewy, że nic poza tymi pośladkami nie widział. Ewa natomiast nie była aż taka w skowronkach, podchodząc do osoby Józka bardziej pragmatycznie, że stylem życia do siebie pasują, ale może nic z tego nie będzie. Za to jej współlokatorka Iwonka udawała, że dopiero za namową Ewy może weźmie Krzyśka, który non-stop ją podrywa pod uwagę. W międzyczasie Adam podpytywał Krzycha o jego sposoby na kobiety, ale ten nie chciał nic zdradzić i kazał siebie obserwować. W końcu Cugowski nie będzie koledze oddawał najlepszych patentów nie skorzystawszy. Natomiast Anita wyznała Uli, że zazdrości jej relacji ze Zdzichem, aczkolwiek Ula twierdziła, że to po prostu przyszło naturalnie i to niesamowite, jak do siebie pasują. W zwiastunie kolejnego odcinka widać było, że czeka ich pierwszy biwak, a wiecie, co tam się dzieje na tych sanatoryjnych biwakach? Może być gorąco. Jak sądzicie, czy któreś z tworzących się par przetrwają choćby do końca sanatorium miłości, albo może i dłużej? I kto według was najbardziej do kogo pasuje? Dajcie znać w komentarzach, bo bardzo stęskniłam się za waszymi komentarzami. A tymczasem bye bye, słyszymy się niebawem.